smakkujaw.pl, jajko na sałatce z mozzarelli, pomidorów i groszku. Przygotujemy dzisiaj pyszną sałatkę z mozzarelli, pomidorków koktajlowych z dodatkiem groszku i jajek ugotowanych na twardo. Ja często wykorzystuję mozzarellę do przyrządzania różnego rodzaju sałatek, ponieważ ma ona neutralny smak i wspaniale łączy się z różnymi składnikami. A zatem potrzebować będziemy jedno opakowanie serka mozzarella. My tutaj mamy akurat z dodatkiem bazylii, ale ponieważ bazylia świetnie się komponuje między innymi z pomidorami, więc można użyć z dodatkiem, ale można też użyć bez żadnych dodatków. Będziemy potrzebować około 10 sztuk pomidorków koktajlowych, puszkę zielonego groszku, sos zrobimy z 3 łyżek jogurtu naturalnego i 1 łyżki majonezu. Będą potrzebne również 3 ugotowane na twardo jajka, a także sól i pieprz do przyprawienia naszej sałatki. Odsączone kuleczki sera mozzarella kroimy na połóweczki. Podobnie kroimy pomidorki. I przekładamy do miseczki. Wsypujemy odsączony groszek. Przemieszamy i bierzemy się za sporządzanie sosu jogurtowo-majonezowego. Do miseczki wkładamy 3 łyżki jogurtu naturalnego i 1 łyżkę majonezu. Zamieszamy. Sos już mamy gotowy. Teraz doprawimy naszą sałatkę. Osolimy i opieprzymy świeżo zmielonym pieprzem. Przemieszamy. I doprawimy naszym sosem. Składniki mamy już przemieszane i teraz zabieramy się za krojenie jajek. Pokroiliśmy jajeczka w 8 i wykładamy na naszą sałatkę. I kolejne. I jeszcze tutaj w róg położymy. Tyle już. A może dołożymy jeszcze tu 1 ósemeczkę. I przyozdobimy listkami natki pietruszki. Naszą sałatkę mamy prawie gotową. Jeszcze odrobina pieprzu. O, tyle już wystarczy. Życzymy smacznego.